Dzień dobry. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek, przedpołudnie, popołudnie lub niedzielny wieczór. Witam Was i cieszę się, że możemy wspólnie razem w 18. niedzielę po święcie Trójcy Świętej pochylić się nad Bożym Słowem. A słowo to dzisiaj zapisane jest, moi drodzy, jako hasło tygodnia w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, 21 wierszu, gdzie tak czytamy. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Miłować brata, miłować siostrę, miłować bliźniego to bardzo trudna rzecz, bardzo trudna sprawa. Nie zawsze nam ona wychodzi, nie zawsze w 100% jesteśmy wyrozumiali, nie potrafimy zaakceptować pewnych zachowań, nie potrafimy przyjąć pewnych postaw, które są dobrze znane w społeczeństwie lub przez większą grupę aprobowane. Miłować bliźniego swego. Jak to uczynić? Jak to zrobić? Myślę, że dobrą rzeczą byłoby na samym początku zadać pytanie, czy miłuję samego siebie? Czy akceptuję siebie takim, jakim jestem, jakim stworzył mnie Bóg? Czy widzę swoje zalety i czy widzę, dostrzegam swoje wady? Czy pracuję nad sobą? Czy dokonuję pewnej analizy swojego zachowania, być może nawet i poglądów, tych wszystkich rzeczy, które wpływają na moje zachowanie, na moją codzienność, na to, w jaki sposób postrzegam świat, postrzegam rzeczywistość? Czy akceptuję siebie? Czy jestem z siebie zadowolony? Czy potrafię lub chcę nad sobą pracować i prosić Boga o to, aby to, co złe, to, co chore, to, co słabe, leczył, wzmacniał, w mocy Ducha swego Świętego zmieniał? A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. No właśnie. No właśnie, moi drodzy, piękne słowo, piękny apel, piękna prośba, ale przecież wśród nas tak wiele nienawiści, nieporozumień, tak wiele oszustw, tak wiele kłamstw, tak wiele rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Więc jak mamy miłować, jak mamy tolerować, jak mamy akceptować? Jak mamy rozumieć pewne zachowania, które nam nie mieszczą się w naszych ramach? Odpowiedzią na to wszystko, moi drodzy, jest Boża miłość i Boża łaska. Odpowiedzią na te wszystkie nasze zapytania, na te nasze rozterki jest Boża dobroć. Bóg nas wszystkich umiłował, ofiarował nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa i prosi nas, abyśmy przez wiarę i przez miłość do Jego Syna, do Jezusa Chrystusa, potrafili zreflektować siebie i spojrzeć na drugą napotkaną osobę jak na siostrę, jak na brata, jak na bliźniego, który jest w potrzebie, jak na tą osobę, która potrzebuje przytulenia, zrozumienia, akceptacji, bo być może pewne zachowania wypływają z tego i rodzą się z braku akceptacji, z braku rozmowy, z braku wsparcia, pomocy. Kierujmy się każdego dnia Bożym przykazaniem. Przykazaniem, które, moi kochani, zmienia wszystko. Miłuj Boga, miłuj bliźniego, miłuj brata swego, miłuj siostrę, miłuj tego, którego Pan Bóg stawia na Twojej drodze. Spróbuj zrozumieć jego sytuację. Spróbuj zrozumieć to, dlaczego w taki, a nie inny sposób się zachował. Spróbuj pomóc. Wyciągnij rękę. Poświęć odrobinę czasu. Zatrzymaj się. Westchnij za bliźniego, za ukochanego, za siostrę, do Boga w modlitwie. Proś o błogosławieństwo i o pomoc. A wtedy między nami, moi drodzy, nie będzie tyle różnic. Nie będzie, moi drodzy,
tych wszystkich rzeczy, które nas dzielą, które nas od siebie oddalają. Za dużo tych wszystkich złych, niedobrych, oddalających nas od siebie rzeczy, spraw, sytuacji, słów, zachowań. Potrzebujemy być razem. Potrzebujemy, moi drodzy, rozmowy. Potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy bliskości, jedności, zrozumienia. Potrzebujemy tego wszystkiego tak bardzo, jak ten, którego Bóg stawia na naszej drodze. Niczym, moi drodzy, od siebie się nie różnimy. Ten, kto na mnie spogląda, chciałbym, abym w jego oczach był bratem, był bliźnim. Ten, na którego ja spoglądam, także chciałby, aby był moim bliźnim, moim bratem, moim przyjacielem. 18. niedziela po święcie Trójcy Świętej. Czyż nie jest to dobry dzień, aby właśnie tak spoglądać na naszych ukochanych, na naszych najbliższych, na tych, których Bóg stawia na naszej drodze? Rozpoczynamy nowy czas w naszym życiu, nowy tydzień, wyjątkowy, wspaniały. Postarajmy się spoglądać na naszych bliskich, sąsiadów, przyjaciół, jak właśnie na brata, na siostrę, na tego, której należy pomóc, z którą należy porozmawiać i pobyć przez chwilę. Niech Bóg was błogosławi. Niech was strzeże. Życzę pięknej, dobrej i błogosławionej niedzieli. Pięknego i dobrego tygodnia. Do zobaczenia. Wszystkiego, co dobre. Niech Bóg nam, wam błogosławi. Amen. Pa.